Klaudia Szustek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W nocy zakres temperatur wyniesie od 11 do 13 stopni. W całym kraju dominować będą opady deszczu, które pojawią się przede wszystkim na zachodzie Polski. W Olsztynie i na Podlasiu padać nie będzie, tutaj zachmurzenie umiarkowane. Ciśnienie dobre, wiatr umiarkowany. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Jutrzejszy dzień w Europie przyniesie nam dużo słońca, szczególnie na zachodzie, a także na południu oraz w Moskwie i w Kijowie. Opady deszczu wciąż obecne będą w Europie Centralnej, a także w Skandynawii. Na termometrach od 10 stopni w Helsinkach, 15 stopni w Berlinie, 17 w Wiedeń, 25 w Rzym i aż 33 stopnie w Atenach. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Polski. Jutrzejszy dzień z przewagą pochmurnego nieba, a także opadów deszczu. Padać nie będzie jedynie w Rzeszowie i w Krakowie. Na termometrach maksymalnie 20 stopni, tyle w Rzeszowie, 16 stopni w Łodzi, w Olsztynie, 18 Gdańsk i Bydgoszcz i 15 stopni w Katowicach. Ciśnienie dobre, wiatr porywiste powieje w kierunku wschodu. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Środa przyniesie nam burzę w północno-zachodniej części Polski, w pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane. W czwartek na termometrach zanotujemy od 16 do 21 stopni. Burze przeniosą się nad północno-wschodnią część kraju, natomiast w centrum, a także na zachodzie popada. W piątek temperatury spadną i wyniosą od 15 do 17 stopni. Opady deszczu obejmą obszar Polski zachodniej, natomiast w centrum i na wschodzie pojawi się więcej słońca. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.